Cześć kochani, coś mi się aparaty drga. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj do Was przychodzę z filmem, w którym pokażę Wam torebkę, którą dostałam od marki Kramucci. Chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o tej torebce i pokazać Wam wszechstronność zastosowania tej torebki. Jest to kolejna torebka, którą Wam pokażę od tej marki. Powiem Wam, że marka jest bardzo godna zainteresowania. Oczywiście mam dla Was również kod zniżkowy, który jest ważny na cały asortyment w sklepie. Jest to kod MARTA10, także jeżeli macie ochotę, serdecznie Was zapraszam do korzystania ze zniżki, która upoważnia Was po wpisaniu kodu do 10% rabatu. Słuchajcie, tym razem przyszła do mnie torebka Mia Latte. Jest to taki typowy shopper, ale nie tylko. Jest to torebka bardzo wszechstronna. Ja Wam ją dzisiaj zaprezentuję również w przeróżnych stylizacjach, ale najpierw troszkę. Więc może troszkę o torebce. Wszystkie torebki od marki Kramucci przychodzą w takim przepięknym woreczku. Ten woreczek jest oczywiście tutaj ściągany. Jest to woreczek do przechowywania torebki, jeżeli jej aktualnie nie nosimy. Chociaż wydaje mi się, że ta torebka jest tak wszechstronna, że raczej nie jest na półce mile widziana, tylko raczej na sobie. Dzisiaj Wam pokażę przeróżne stylizacje i zastosowanie tej torebki. Ale w każdym bądź razie taki elegancki woreczek dołączony jest do każdej torebki. Jest to worek przeciwkurzowy, więc warto w takich workach przetrzymywać torebki, jeżeli ich nie używamy. Ale to raczej, wiecie, takie bardziej okazjonalne torebki się przetrzymuje w takich workach, a nie takie torebki, które nam mogą służyć na co dzień. Jeżeli chodzi o tą torebkę, jest to torebka Mia Latte i występuje ona w kilku kolorach. I co najważniejsze, marka Kramucci jest to marka polska, ale torebki są wykonane ze skóry włoskiej. Jest to skóra bardzo miękka, bardzo miła w dotyku. Torebki są szyte ręcznie. Ja się zdecydowałam na kolor latte, ponieważ będzie mi pasowała ta torebka praktycznie do każdej stylizacji i do wszystkiego, zarówno w okresie letnim, jak i okresie jesiennym czy zimowym. I teraz powiem Wam o kilku fajnych zaletach tej torebki, ponieważ wiecie, że fajnie jest mieć kilkanaście torebek, żeby sobie przebierać, ale jednak warto postawić na jakość produktu. Tak jak mówię, tutaj mamy skórę naturalną, skórę włoską, mamy oczywiście na torebkę również gwarancję. I na przykład, co się dzieje z torebkami takimi tańszymi, że tak powiem. Zobaczcie, całkiem niedawno Wam pokazywałam tą torebkę, że ją sobie zakupiłam. No i przy kilku użytkowaniach, ponieważ przeleżała ona troszeczkę czasu w szafie, i ja ją zaczęłam używać ponownie, zaczęły się dziać takie rzeczy. I to mi praktycznie się zaczęło dziać wszędzie, na torebce. Tutaj mamy poobrywane, tutaj z tyłu gdzieś już mi odchodzi, bo dotykałam, tutaj wiecie, jak torebka była przepasana, to dotykałam i ta torebka po prostu mi popękała. Więc jakość tworzywa, z którego jest wykonana w tym momencie skóra, jednak tutaj jest takim, wiecie, na najwyższym podium produktem. Kolejna rzecz, to jest druga z moich ulubionych torebek, która do tej pory była i przez którą się troszeczkę zawiodłam, ponieważ płacąc za torebkę markową oczekiwałam przede wszystkim jakości produktu, no ale niestety to nie była jednak skóra. I na przykład zaletą tej torebki jest to, że ona ma pod spodem takie wbite stopki, dzięki którym torebka nie stoi stricte na ziemi, więc ona się tutaj nie będzie obcierała. A co za tym idzie? Takie efekty właśnie mam na mojej starej torebce. Zobaczcie, wszystkie rogi wyglądają tragicznie. No i co? Niby torebka kosztowała 250 zł, a tak naprawdę widzicie, jakie są efekty. Cztery rogi, wszystkie zdarte. Pasek tak samo się pruje, także no tutaj ja myślałam, kupując tamtą torebkę, że kupuję ją na lata, no i jak się okazało, przetrwała rok i niestety się zniszczyła. W tej torebce widać jakość tego szycia, widać jakość przede wszystkim produktu. Jest to torebka, która wpasuje się we wszystkie
praktycznie trendem. Możemy ją używać i do pracy, i na zakupy, i na siłownię, i na uczelnię, i po prostu wychodząc na miasto gdzieś ze znajomymi, i na plażę. Ja Wam ci ją pokażę w przeróżnych stylizacjach, zarówno eleganckich, jak i sportowych, w takim życiu codziennym. I same zobaczycie, jak łatwo ją wkomponować do codziennego użytku. Ma ona przede wszystkim, poza eleganckim wyglądem, świetnym designem i przepięknym kolorem, mi się ten kolor lata strasznie podoba, ma ona przede wszystkim dwa rodzaje uchwytów, które za chwilę przy stylizacjach pokażę, jaki mają wpływ. W środku tutaj, w tej torebce, mamy dodatkowy klip, który nam zabezpiecza torebkę przed na przykład jakimś, wiecie, jak mamy przerzuconą przez ramię, żeby nam ktoś tam ją sobie nie otworzył, no to niestety usłyszymy i poczujemy takie szarpnięcie, więc jest to też zabezpieczenie przed złodziejem. Dodatkowo wbudowany jest po całości suwak, który bardzo ładnie chodzi. I słuchajcie, tutaj w środku, ja Wam za chwilę pokażę, co ja mam w tej torebce w ogóle. Tutaj w środku mamy zamontowane dodatkowo dwa takie haczyki. Na przykład do tego możemy sobie przypiąć jakąś ulubioną dekorację. I tutaj nam będzie sobie zwisała z torebki. Często nosimy różne takie gadżety, zawieszki. A tutaj na przykład mamy taki uchwyt i na przykład do tego możemy przypiąć sobie portfel, który trzymamy w środku. Ta torebka ma w środku trzy kieszenie, takie dosyć duże, i wszystkie kieszenie są niezależne od siebie. One są odizolowane, odcięte. I tu już muszę wziąć teraz po prostu telefon z drugiej strony i Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Ze względu na to, że ja ją użytkuję, to Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy tutaj doszytą jedną taką kieszonkę w głębi, w której ja po prostu trzymam sobie klucze wszelkiego rodzaju. Później następnie tutaj mamy taką jedną dużą głęboką kieszeń i to jest kieszeń osobna, ona nie jest absolutnie połączona z tą kolejną kieszonką, więc tutaj możemy sobie trzymać różnego rodzaju rzeczy. Ja tutaj właśnie noszę najczęściej kalendarz i jakieś inne rzeczy, które akurat gdzieś ze sobą zabieram, na przykład portfel. Nie, portfel jest z drugiej strony, tak. Tutaj w tej środkowej części noszę różnego rodzaju ważne dokumenty, które muszę mieć przy sobie, które są mi ostatnio dosyć potrzebne, więc jest to również zasuwana na suwaczek kieszonka. Jedną ręką troszeczkę ciężko, ale ona jest również niezależna i ona jest doszyta przede wszystkim. No i tutaj jest oczywiście zawsze jakaś tam reklamówka. Mamy tutaj portfel w kolejnej kieszeni, która jest również niezależna. No i może Was to dziwi, ale mam również scyzorek i mam również metrówkę, bo moja torebka to jest torebka MacGyvera. Ja muszę mieć zawsze takie rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mi się to przyda. No i oczywiście gumka, która służy mi zazwyczaj właśnie w lodziarni. Dodatkowo tu mamy kolejne dwie kieszonki, już takie bardziej sztywne, w które ja właśnie noszę jakiś tam długopis. No i tutaj mam ważny dokument dotyczący akurat mojej tomografii, który muszę mieć po prostu zawsze przy sobie. Więc mamy przeogromną, niezależną, ona jest tutaj, zobaczcie, zszyta. Przepiękne również jest wykonanie w środku, także jest mega pojemna i naprawdę bardzo fajna. Ja Wam za chwilę na przykład pokażę, co ja tutaj jestem w stanie wsadzić w tą torebkę przy każdej stylizacji takiej dziennej, ale sama torebka naprawdę prezentuje się po prostu przepięknie. Mówię, ten łapany tutaj zatrzask jest bardzo dużym zabezpieczeniem, bo jednak to jest taki klik, który i poczujemy to szarpnięcie. Zobaczcie, jak więc tak się prezentuje w całości. Bardzo fajne rozwiązanie jest właśnie tutaj tego uchwytu, tej rączki i tej drugiej. Bardzo ładnie to przechodzi jedno w drugie, tym bardziej, że jeżeli korzystamy tylko z tego uchwytu, to ten sobie bardzo fajnie opada i tworzy bardzo ładny design. Jeżeli chodzi o spód, wygląda to w taki sposób. Jest to bardzo ładnie zrobione i wysokość tych stopek też jest wystarczająca, aby ta torebka była, wiecie, zabezpieczona tutaj po całości. Torebka ogólnie tak się prezentuje i jest, jak dla mnie, przepiękna. To jest najlepsza torebka, jaką do tej pory miałam. Używam jej codziennie i jestem po prostu zachwycona jakością i wyglądem i tym właśnie, jak ona się wpasowuje w każdą stylizację. No dobrze, i teraz na przykład idziemy na miasto, tak? Zakładamy szybciutko torebkę, pakujemy do niej to, co jest nam potrzebne, wychodzimy na dłużej, więc słuchajcie, do torebki wkładamy naszą wodę, wkładamy jakiś posiłek, u mnie akurat tu jest Y-Food,
Co? Słuchajcie, deszcz nas może spotkać, tak? Więc pakujemy jeszcze sobie parasolkę. Ja mam tu jeszcze portfel. Wyciągnęłam tylko i wyłącznie klucze. Wszystko w torebce nam się mieści idealnie. Mamy nadal jeszcze mnóstwo miejsca, żeby coś, wiecie, jeszcze sobie kupić i wrzucić do tej torebki. Więc zamykamy torebkę. No i teraz jak nosimy torebkę? Słuchajcie, ja mam na sobie buty sportowe. Jak widać, torebka komponuje się świetnie. Torebkę nosimy na trzy sposoby. Możemy ją nosić tak. I wiecie, jest taka fajna, sportowa elegancja. Możemy torebkę nosić tak. I wtedy idziemy, mamy dwie ręce wolne. Możemy bardziej kontrolować wszystko. No i oczywiście, jak chodzimy po sklepach i jednak tutaj coś przemieszujemy po tych wieszakach, to torebkę zarzucamy sobie tak. I sobie lecimy i robimy. Torebka pod każdym kątem układa się świetnie i naprawdę nie jest problematyczna. Te same paski są bardzo takimi paskami luźnymi, bardzo miękkimi, nie piłują, więc są przede wszystkim szerokie. Przy tych niektórych paskach, jak są takie wąziutkie, one się po prostu nam bardzo często gdzieś tam wbijają przy większym obciążeniu torebki. A wiadomo, damska torebka wiele rzeczy potrafi pomieścić. Więc w tym momencie tutaj mamy taką gwarancję, że nic nam się nie będzie działo i torebka naprawdę sprawuje się świetnie. Ja najczęściej właśnie torebkę noszę tak, bo jest mi tak najwygodniej, ale jak dowodzę z samochodu i wiem, że na przykład idę do lodziarni, to zazwyczaj zarzucam ją tak i lecę. I wtedy wyciągam sobie klucze szybciutko do lodziarni, już nie muszę jej ściągać. Także noszenie tej torebki na wiele sposobów to jest bardzo duża funkcja i zaleta tej torebki. No i dobra, po mieście już pochodziliśmy, jak widać, jak ona się prezentuje do Adidasów, bardzo proszę, mam dzisiaj bardzo sportowy strój, zarówno strój na miasto, jak i na przykład na siłownię. No ale teraz co, wracamy z miasta, przepakowujemy, lecimy na siłownię, bo już na nas trener czeka, więc posiłek już zjedzony, jego nie potrzebujemy. No deszcz może jeszcze będzie padał, więc zostawimy tą parasolkę, no i pakujemy. Pakujemy tutaj na przykład skakankę, bo trener sobie wymyślił, że dzisiaj będziemy skakać, a skakanka jest jedna, a chcę koniecznie ze mną poskakać. Pakujemy dodatkowo ręcznik, no bo na tych leżankach wszystkich trzeba się jakoś tam, wiecie, rozkładać i musi to być higieniczne. Powiedział też trener, że będzie dzisiaj rozciąganie na gumach, więc biorę swoje gumy, bo do nich mam zaufanie. No i oczywiście przydałby się jeszcze strój. Wodę dalej uzupełniamy, no i chowamy jeszcze leginsy i bluzeczkę. Wszystko jest zapakowane i już Wam pokazuję. Zapinamy torebkę i lecimy na trening, więc nic nam tutaj, wiecie, nie ucieka. Jest wszystko zamknięte, jak będzie padał deszcz, nic nam się nie zmoczy, mamy parasolkę, torebka jest mega pojemna, a równie dobrze właśnie na przykład taką butelkę możemy dopiąć sobie do tego tutaj właśnie i tak samo będziemy mieć użyteczny, poczekajcie, bo mi tutaj jest troszeczkę ciężko, o, i możemy lecieć. I wtedy mamy więcej miejsca w torebce, możemy jeszcze coś zmieścić, a ten uchwyt nam posłuży właśnie do przyczepienia nie tylko dekoracji, ale również na przykład jakiegoś naszego bidonu, który w większości ma teraz takie uchwyty na górze. Więc kolejna wszechstronność pokazana, a teraz Wam pokażę, jak się torebka będzie prezentowała do takich stylizacji, na przykład na plażę, jak idziemy, do klatek i jak będzie wyglądała przy stroju eleganckim. No, no i teraz co? Założyłam sobie moje poncho i lecimy na plażę. Oczywiście bierzemy wodę, bierzemy oczywiście ręcznik, bo jego nie może zabraknąć. Mamy portfel, jakby nam się, wiecie, coś zachciało do jedzenia, więc wszystko ze sobą zabieramy, zapinamy torebkę. No i słuchajcie, czyż ta torebka dobrze nie wygląda? No jest po prostu, prezentuje się bardzo fajnie do klapeczek. I na plażę, i na wyjścia, co nam jeszcze pozostało, może coś eleganckiego. Myślę, że wiecie, nawet jakbyśmy sobie szły w taki sposób z tą torebką, też będzie elegancko wszystko wyglądało. I bardzo ładnie, i bardzo pakownie wszystko zmieścimy. No wiadomo,
nie będziemy stawiać parawanów, bo już do torebki parawan nie wejdzie, ale to, co najważniejsze, czyli jakaś woda i ręcznik, spokojnie do torebki zmieścimy i torebka się będzie przepięknie prezentowała również na plaży. Także lecimy teraz po coś eleganckiego. No i kolejną propozycją jest tak zwany strój business casual, czyli strój zobowiązujący, ale niekoniecznie sukienka. Strój biznesowy, więc mamy tutaj szpileczki, bierzemy notes, wkładamy go oczywiście. Woda to podstawa, więc ona zawsze jest z nami. Ręcznik mogę już wyciągnąć, bo już mi się nie przyda na takim spotkaniu, ale wkładamy notes, zapinamy i idziemy. I słuchajcie, w tym momencie przy takim stroju, w taki sposób noszenie tej torebki bardzo fajnie wygląda. No oczywiście możemy ją założyć również na ramię, ale już ona nie wygląda aż tak efektownie, jak chociażby przerzucona w ten sposób. I wtedy już idziemy, rozmawiamy, spacerujemy, dyskutujemy. Kwestia, czy jest to spotkanie siedzące, czy jest to spotkanie na mieście. Prezentuje się nam torebka za każdym razem bardzo, bardzo fajnie i jest miła, nie uwiera, dostosowuje się, bo to jest miękka skóra, więc ona po prostu zawsze będzie efektywnie wyglądała. No i co pozostało nam jeszcze ewentualnie? Użycie tego w dresach. A dlaczego by nie? Do stylu sportowego ona również pracuje, więc przebieram się w dres i pokażę Wam, jak ona wygląda przy bardzo, bardzo, bardzo sportowym stroju. Bo tak wygląda ona przy eleganckim. Mega mi się podoba. Po prostu wszechstronność tej torebki jest nie do przebicia. Ale żeby nie było, mamy więcej pór roku, więc zakładamy jeszcze elegancki płaszczyk. O, proszę bardzo. I zaraz Wam pokażę, jak się ona będzie do takiego płaszczyka dopasowywała. Więc już jesteśmy tak bardzo, bardzo jesiennie, wiosennie ubrani. I mamy torebeczkę. Zobaczcie, czyż to nieładnie wygląda? Czy to nie jest elegancki strój? Jakbyśmy tego nie nosili, tej torebki, ona nawet przy płaszczyku bardzo fajnie wygląda, bardzo ładnie się prezentuje. I nawet taka przerzucona na luźno przez ramię również tworzy bardzo ładną stylizację, uzupełnia naszą elegancką swobodę, ale żeby nie było, założymy ją również do sportowej kurtki, którą również sobie tutaj przygotowałam, bo przecież nie zawsze chodzimy elegancko i na szpilkach. Więc lecimy, kurtka sportowa, pikowana, żeby Wam pokazać, jak w takim stroju wygląda ta torebka. I bardzo proszę, już raczej bym stosowała ten taki właśnie na ramię i lecimy na zakupy, na wyjazd, gdzieś na miasto, coś pozwiedzać, fajnie się prezentuje. Bardzo ładnie wygląda, mamy do niej dostęp z każdej strony, opuszczamy jedno ramię, wyszukujemy, co jest nam potrzebne, zapinamy i lecimy dalej. Więc teraz wskakuję w dres i pokażę Wam, jak tak elegancka torebka wygląda przy 100% sportowym stroju. No i dobra, mam na sobie całkowicie już dres, więc możecie sobie teraz zobaczyć, jak się torebka prezentuje w stylu bardzo sportowym. Pasuje do każdego. Mamy adidaski, dresy. Możemy spokojnie wyruszać na shopping, na wyprzedaże. Jesień już pomału zaczyna pukać nam do okna, więc coraz częściej takie stroje będą u nas królowały, bo ostatnio coraz więcej osób jednak preferuje taki styl bardzo sportowy, wygodny i torebka sprawdza się po prostu pod każdym kątem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że przekonałam Was do zalet tej torebki. Naturalna skóra, wspieracie polską markę. Mamy włoską skórę, ręcznie szyte torebki. Skóra jest bardzo miękka, efektywna i ma przepiękne kolory również na stronie. Mają bardzo duży wybór przeróżnych innych torebek, od bardzo eleganckich do właśnie takich elegancko-sportowych, jak również mają bardzo fajne plecaczki, a teraz jest również kolekcja Barbie, tak mocno popularnego filmu. Gramucci również podążając za modą
do Barbie stylu również dołączyła. Więc zostawiam Wam link w opisie. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was serdecznie. Mój kod rabatowy obowiązuje, 10% zniżki. No i cóż, zostało mi życzyć Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko i dajcie znać, jak Wam się podoba ta torebka.